Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny samochód na sprzęgło. Listę gdzieś tutaj, Michał, mamy, bo tutaj pan sobie napisał listę. Zaraz wam powiemy, co będzie Michał czytał, co jest na liście. Co będziemy czytać, pokażemy. Nie ma tu żadnych danych kontaktowych, żebyśmy nikogo... Nie, nie ma nic. Renault Laguna 3, dwulitrowa benzyna. Mamy tak, wymianę sprzęgła, gumy stabilizatora. Spowolnienie stabilizatora, to już się pytaliśmy, o co chodzi. To tutaj za powiemy. Chwilę, tak, za chwilę to pokażemy, o co chodzi. Olej w skrzyni, olej w silniku, wyciek z rozrządu, przekładka kół i przewody hamulcowe. To też najwyżej pokażemy za chwilę. Tak. I tak, może powiem najpierw, o co chodzi z tym stabilizatorem ze spawaniem, bo też dzwoniliśmy, bo nie wiedzieliśmy do końca, o co chodzi. Mamy tam zdemontowany stabilizator, podejdziemy może. I z tego, co się dowiedzieliśmy, z tej strony. Tak. Chodzi o te dystanse, znaczy na, które trzymają drążek, ograniczniki. Tak. Że one w tych modelach podobno lubią się popuszczać i się przesuwa stabilizator. I żeby je sprawdzić, czy one siedzą, czy nie, i jeśli nie siedzą, no to żeby je delikatnie spawnąć. Tak. Bo z drugiej strony nie ma, są tylko z jednej strony. Czyli tamten będziemy cykniemy tylko profilaktycznie, tak? I zabezpieczymy tak. Potem, bo i tak będziemy podpory są nowe? Mają chyba być, ale w sumie nie wiem, jeszcze nie patrzyłem do pudełka, ale chyba są. Tak, więc tutaj zanim sobie zamontujemy podpory, cykniemy w kilku miejscach i zabezpieczymy z powrotem lakierem, tak? Kolejne tu pudełko, czy nie do pudełka? Podejdziemy teraz tutaj do kolejnego podpunktu, czyli wymiany sprzęgła. I tutaj jak przyszedłem, no to jak to Michał powiedzieć, że chłop daje gwarancję. Czy tak, no z tego co mi Magda mówiła, że dzwoniła do klienta. Klient dzwonił do osoby, u której zamawiał sobie te części wszystkie, bo widzę, że wszystko jest z oryginału zamawiane. Bo mam, jakby to najprościej wytłumaczyć. Delikatnie różni się dwumaz i delikatnie różni się docisk z tarczą, ale ten pan, od którego kupił, powiedział, że daje pisemną gwarancję na to, że to będzie pasować, jak nie będzie pasować, to zwraca koszty montażu. Czyli jest pewny siebie i tutaj nie mówimy, że to nie będzie pasować, być może ma jakąś poprawianą wadę, która występowała w tych autach, bo tutaj demontowaliśmy, bo co się stało? Sama dwumasa była uszkodzona, czy nie, wysprzęglik? Wyjechany wysprzęglik. Rozwalony wysprzęglik, wycieknął już płyn. I przy okazji zalał dwumasę i to wszystko, tak? Tak, no dwumasa była raczej tak bardziej profilaktycznie zmieniona, bo tragedia. Jak jechałem, to nie było nic. A tak, czym się różni? Najprościej mówiąc tak, dwumasa, tutaj jest po całej powierzchni płaska. Nowa jest delikatnie podtoczona w miejscu tarczy, o jakieś tam milimetr, dwa milimetry jest podtoczona. Docisk nowy jest też delikatnie innej wysokości od tego i tarcza sprzęgłowa jest 6 mm szersza. Czyli ma większą powierzchnię cierną. Większą powierzchnię cierną. Tylko jeszcze mnie ciekawi, jak grubsza też jest, nie zwróciłeś uwagi? Nie mierzyłem. Ja nie mierzyłem, jak usłyszałem, że jest pisemna gwarancja, to już więcej w miarę jako tako nie sprawdzałem. Tak, tutaj jest wymieniony przy okazji simmering na wał i uszczelniacze do skrzyni, tam gdzie wchodzą nam płosie. I tak, tutaj jeszcze właściciel prosił o sprawdzenie wycieków z rozrządu, tak? Może pokażemy od razu. No i faktycznie te wycieki są, jak tutaj widać, tak? Pytaliśmy się, czy chce to od razu zrobić, bo tak to Michał zasugerował, że jeżeli chciałby od razu robić rozrząd skrzyni, no to byśmy wyciągli silnik na zewnątrz i zrobili to na zewnątrz, tak? No byłoby wygodniej. W teorii szybciej by mi to raczej poszło niż robić najpierw tu. Raczej by to wyszło szybciej, wygodniej, byłoby więcej miejsca do czyszczenia i tak dalej. Natomiast tutaj doszły jeszcze dodatkowe rzeczy, bo tutaj co znalazłeś jeszcze? Wahacze. Tak, wahacze to musisz sobie tutaj z tej strony. Na pewno jest. Nie wiem, czy to będzie widać. No jakbyś się schylił tam bardziej, to będzie widać, już są już po prostu poodklejane. A są, no widać, pewnie od nowości nie wymieniane. Raczej nie, spojrzenie też już są dosyć luźne, jeszcze nie są wybite, aczkolwiek są już mocno luźne. Co jeszcze znalazłem? Przewody hamulcowe, to tak jak mówiliśmy, klient zamówił sobie przewody, z tej strony. Zamówił sobie te przewody, które idą nam po belce. Czyli tutaj widzimy faktycznie, jest korozja, jak tutaj widać.
Tak, ale tutaj jak popatrzyłem, no to raczej będziemy zmieniać też przewody tutaj pod elastyczne samochodem. Elastyczne też? Elastyczne pewnie też. I tu będziemy też zmieniać, bo widzicie, że w tym miejscu widać, że już tutaj jest dosyć mocna korozja, nawet większa chyba niż na tej belce. Więc tutaj zmienimy. Będziemy trzeba zdemontować te osłony, nie? I też klient stwierdził, że jak już tyle będziemy robić, to żeby mu zerknąć na summerbloki w belce. Summerbloki w belce też nie są pierwszej świeżości, tak. Więc też je będziemy zmieniać. Tak, widać, że tutaj całe to aluminium. O, widzicie, jak to się wszystko kruszy. Czyli pod spodem też będzie rozmiękczone, a pewnie byśmy naciągnęli, to tu będzie poobrywane. Znając życie, tak to wygląda. I coś tu jeszcze dodatkowego doszło? Chyba nic takiego, nie? Raczej chyba nie, bo jeszcze tym hamulcom tak dokładnie się nie przyglądałem. Bo... Ja będziemy demontować koła z przodu na tył, bo też tam był taki podpór, tak, no to wtedy tak. Zobaczymy, jak wyglądają same klocki, same tarcze. Także trochę doszło dodatkowego, natomiast jest to rozsądne tutaj, co klient chce robić, no bo sprzęgło nie ma dyskusji, wylane było, tak? A przy okazji demontażu, no to wymienił sobie komplet, jeszcze dowiedział się, że jest jakaś wersja poprawiona, tak? To być może, żeby, no zobaczmy, jak to będzie chodziło, tak? Bo też tego nie wiemy. Jeżeli będzie ok, no to fajnie, jak ktoś robi jakieś wadliwe elementy, poprawia i je dopiero regeneruje, bo to jest chyba regenerowane, nie? Nie, raczej chyba czy nie. Nowe całkiem? Raczej całkowicie nowe. Raczej całkowicie nowe, ale też tam się spotkaliśmy się, że przysyłali w pudełkach Renault po regeneracji już, nie? Tak. Ktoś to przywoził. No ale to zobaczymy, jak to wszystko siądzie. No belka, wiadomo, to jest taki częsty punkt, te tulejki, gdzie no one padają, tak, często. Przewody hamulcowe, no to widzicie, jak to wyglądają. Rozrząd na drugi serwis się umówi, także dzisiaj robimy jeden etap tych prac. Rozrząd robimy następnym razem i w zasadzie chyba to wszystko, nie? No tutaj jest, można zobaczyć skalę wycieków. No widzicie? Tak, tutaj widać, że tutaj ciekło, albo że cieknie. Także no, nie da się ukryć, że wyciek jest. I co? W tym odcinku to już wszystko. My działamy z pozostałymi rzeczami. Trochę pracy jeszcze będzie. Także dzięki i pozdrawiamy.